Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam serdecznie widzów telewizji Trwam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, witam serdecznie pana rektora i witam serdecznie państwa. Wczoraj miałem nadzieję, jak miałem gości, ekspertów, jak rozmawialiśmy o wyborach, że będziemy mówili o wynikach oficjalnych. Nie udało się, dzisiaj byłem już niemal pewien, panie pośle, że skomentujemy najpierw te wyniki oficjalne, dalej ich nie ma. Kto ponosi pana zdaniem odpowiedzialność za to, co się dzieje? No wiadomo, PKW, ale no, PKW jest częścią tego systemu wyborczego. Natomiast wydaje się, że tutaj powinniśmy generalnie zmienić, zreformować cały system wyborczy w Polsce. No niestety to, co się dzieje, to urąga wszelkim standardom i bardzo mocno podmywa zaufanie obywateli do państwa. Przecież wybory to jest serce demokracji. Święto demokracji. Święto, niektórzy mówią, ale serce rządu tam bije, bo wtedy idziemy i rozstrzygamy, niby decydujemy jako naród o tym, kto jest naszym reprezentantem. Jeżeli dzieją się rzeczy zdumiewające, które mogą rodzić wątpliwości co do rzetelności, nie tylko profesjonalizmu, ale również rzetelności tychże wyborów, co do uczciwości ich przeprowadzenia i badania, liczenia, no to zaczynamy wątpić w sam mechanizm demokracji, zaczynamy w ogóle wątpić, czy to, co jest później ogłaszanym wynikiem, odpowiada woli narodu, odpowiada woli tych, którzy wybierali swoich przedstawicieli, w tym wypadku na szczeblu lokalnym. I dlatego jest to rzecz bardzo, bardzo smutna. To momentami budzi oczywiście nawet takie komiczne reakcje co niektórych, niektórzy się śmieją, ale to jest taki śmiech przez łzy, bo to jest śmiech nad stanem naszego państwa pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo słusznie pan zauważył, że to nie jest tak, że to jest Państwowa Komisja Wyborcza, która jest gdzieś na oceanie oderwana od wszystkiego. Ona działa w ramach tego państwa, w ramach poszczególnych systemów, za które przecież współodpowiada. No tak, kodeks wyborczy uchwalali posłowie koalicji większościowej rządowej, prawda? Budżet jest określany. Budżet także tutaj rzeczywiście. Co więcej, jest przecież bezpośrednia współpraca, jeżeli prawdą jest, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej sygnalizowali rządzącym problemy budżetowe związane z tym procesem informatyzacji wyborów, jeżeli prawdą jest, że sygnalizowali również inne problemy, które mogą nastąpić, jeżeli prawdą jest wreszcie, że rządzący poprzez wyspecjalizowane agendy, takie jak choćby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dysponowali informacjami wskazującymi na nieprawidłowości przy tym systemie informatycznym, który był wdrażany na ostatni moment, no to znaczy, że są oni współodpowiedzialni za to, co teraz się dzieje. Nie mogą umyć ręce niczym Piłat i powiedzieć, że nas to nie interesuje. Tak dzisiaj mówią politycy Platformy, PSL-u, tak mówi prezydent, zdaje się mówi. Dzisiaj wezwałem prezydenta Komorowskiego, aby nie umywał właśnie rąk, tylko wziął odpowiedzialność. No i prezydent nie umywa, bo zwołał na jutro spotkanie z szefami sądów. Zareagował i to dobrze w takim razie, że zareagował. Natomiast myślę, że z obawy też, iż jego bierność będzie oczywiście przemawiać przeciwko niemu. Natomiast sytuacja jest, podkreślam, niezwykle poważna, bo to nie tylko jest kwestia jakiegoś problemu na łączach, ale to jest kwestia zbierania w ogóle tych informacji. No właśnie, panie pośle, bo tak naprawdę to też wywołuje takie trochę sytuacje komiczne. Już nie chcę się odwołać do tych setek memów internetowych, gdzie się po prostu wyśmiewa członków PKW, całą komisję czy proces wyborczy, ale słyszałem się od posłów Platformy takie oto, takie komentarze trochę no, to brzmi trochę tragikomicznie, no bo mówią tak, no nie daj Boże, żeby się okazało, tak jak po wyborach do Parlamentu Europejskiego, że sondaże wskazywały na wygraną PiS, a potem nagle będzie liczenie PKW i widzi na przykład, że wygraliśmy po 0,01%. Ludzie wtedy nie uwierzą w taki wynik kompletnie. Już nie wierzą, że wszystko się dzieje dobrze. I moje pytanie zmierza do czego innego. Czy to nie będzie powodowało tego, że Polacy jeszcze bardziej się odwrócą od wyborów? Ta frekwencja jest niska, narzekamy, że ona rzadko kiedy przekracza 50% w różnych wyborach, w różnych. I nagle ludzie powiedzą za rok, no po co mam iść na wybory, jak znowu problemy z liczeniem, a może mój głos znowu będzie jakoś tam, jakieś krzyżyki wcześniej będą postawione, tak jak były sygnały przed wyborami, albo jakaś lista nie będzie wydrukowana, prawda, albo jakieś inne podejrzenia. To się jakoś nawarstwia, jakoś dużo problemów. Popatrzmy na to od innej strony, może to jest też poniekąd celowo też robione po to, aby zniechęcić ludzi do udziału w wyborach, aby wytworzyć w nich przekonanie, że to nie ma sensu. Żeby właśnie tak ludzie zaczęli myśleć, jak mówi pan redaktor, to byłoby bardzo niebezpieczne, bardzo groźne. Nie możemy na to pozwolić. My musimy się zmobilizować. Nie możemy pozwolić, aby ktoś za nas decydował, jakich mamy przedstawicieli na każdym szczeblu polskiego państwa, bo w przeciwnym razie to będzie w złym stronę zmierzać. To będzie zmierzać w tą stronę jak takiej bezkarności, braku odpowiedzialności rządzących. Ona zresztą już jest ogromna. Oświadczy o tym choćby reakcja w
w studiu telewizji TVN24, rzekomo wolnej telewizji niezależnej oczywiście, jak ojciec dyrektor słusznie mówi, należącej do telewizji mętnego nurtu, kiedy pan rektor Dulczuk groził, że wyrzuci mnie ze studia, jeśli ja ten napis, który jest tutaj, użyję i zostawię przed sobą. I będzie on to towarzyszył naszej rozmowie. No właśnie, bo ten portal kłamstwa kopacz.pl, pan poseł rzeczywiście, można mówiąc żartobliwie, propaguje, no w najlepszym świetle stawia panią premier. Bo co to jest ten portal, może powiedzmy. Pan rektor Dulczuk, tego nie było słychać już na antenie, bo to rozmowa też była przed anteną i przewijały się te, była te wycieczki i groźby niemalże. Zapoznał się z tym portalem, wiedział, co tam jest. I to prawda na ten rząd i ludzi, którzy mu sprzyjają, działa niczym woda święcona na wiadomo na kogo. Więc oni boją się prawdy, tak jak diabeł boi się wody święconej. A na tej stronie internetowej klamstwakopacz.pl każdy, kto wejdzie, będzie mógł zapoznać się z konkretnymi danymi, cyframi, liczbami oraz załącznikami, z dokumentami, z których one wynikają, w świetle których ten rząd nie tylko oszukuje i kłamie, ale naraża polską gospodarkę na ogromne koszta, które będziemy musieli ponieść, powoduje, że nasza gospodarka nie będzie konkurencyjna. I my właśnie po to są mechanizmy demokratyczne, aby dysponując taką wiedzą pochodzącą z takich narzędzi jak ten portal, taką narzędzi, które rzuca czymś snop światła na te ich machlojki, które dzieją się gdzieś za kotarami w Brukseli. W tym wypadku to była decyzja na szczycie w Brukseli w związku z zaostrzeniem pakietu klimatyczno-energetycznego. Rzucają światło i ludzie to widzą i mogą w oparciu o tą wiedzę, bogaci o nią, pójść na wybory i podjąć właściwą decyzję. Oni boją się prawdy i chcieliby też, żeby ludzie tej prawdy nie korzystali, ale dlatego nie chcą, żeby ten portal również był szerzej znany. Ja na przekór im będę wszędzie chodził i reklamował ten portal, stąd też dzisiaj bardzo dziękuję, że jestem w telewizji, która jest otwarta na prawdę i pozwala, aby klamstwakopacz.pl można było też zareklamować. Panie pośle, natomiast jest też wybory, oni by nie chcieli też, w przyszłości sądzę, aby Polacy chodzili masowo na wybory, oni by wolali, żeby te wybory chodzili tylko wybrani. Bo z drugiej strony pamiętam, jak 2007 rok były wybory, no to były komentarze, że właśnie wysoka frekwencja spowodowała porażkę Prawa i Sprawiedliwości. Czyli ktoś powie, no to panie pośle, raczej w waszym interesie jest, żeby była niska frekwencja. No tak, tylko że oni, jeśli używamy już takich pojęć, odwołujemy się do tych doświadczeń, mobilizują swój własny elektorat, wytwarzając pewne emocje, które mają skłonić ludzi niechętnych szeroko rozumianej prawicy do tego, aby pójść na wybory, albo zachęcić, żeby właśnie ci niechętni poszli na te wybory. No przykładem zresztą takiej akcji, która była podjęta, było ostatnie 10 dni, wykorzystanie oczywiście bardzo smutnej i niegodziwej sytuacji związanej z zachowaniem trzech byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, zresztą natychmiast wyrzuconych przez Jarosława Kaczyńskiego, sprawa została przez niego potraktowana bardzo pryncypialnie, stanowczo, wzorcowo można powiedzieć, a mimo to te media usiłowały przypiąć, jak to się mówi, rzeczywiście tą łatę. To był taki główny motyw tych ostatnich dni kampanii. Przecież te wydarzenia były cały czas na pierwszym miejscu wszystkich programów informacyjnych, wszystkich wiadomości, faktów i jakie tylko są wydarzenia. Zaczynały się i prawie kończyły się takim dowcipnym materiałem nawiązującym do zachowania tych ludzi, pokazujące politycy, ci sprawiedliwi, to są szmatławcy tak naprawdę. Oni są wszyscy tacy sami, nie ma co ich w związku z tym głosować, albo chcieli wzbudzić też taką niechęć u tego elektoratu twardego Platformy. Chodźcie, zagłosujcie, dołóżmy im, tak? Dołóżmy, wzbudzić te emocje, tak? Jak przed zawodami sportowymi się dopinguje, prawda, i wytwarza emocje pewne sportowe. To właśnie temu służyło. To była przecież sztuczna, wielka operacja na ogromną skalę w większości tych mediów właśnie mainstreamowych, tego mętnego nurtu, by te bardzo niewłaściwe zachowania tych posłów przerzucić na wszystkich polityków prawej strony sceny politycznej. A oczywiście całkowicie przemilczali na przykład te wydarzenia związane... Odnośnie tego portalu, o którym pan poseł mówi, to ja też czytałem takie komentarze, że portal mówi o tych sprawach energetycznych, a warto wrócić do jakby szerzej opisywać te różne zaszłości, które na koncie ma pani premier, chociażby z czasów kierowania resortem służby zdrowia. Oczywiście, że tak, bo to jest jeden z wycinków, tylko jeżeli mówimy o pani premier Kopacz, to mówimy w kontekście krótkiej działalności. Ona składa zaliczne obietnice, ale jest jedna sprawa, za którą możemy już rozliczyć, gdzie podjęła decyzję. I podjęła decyzję o to, aby polskie elektrownie płaciły 5 razy droższy podatek od 2020 roku, skutkiem czego my będziemy ostatecznie w rachunkach
płaconych za prąd, musieli za to zapłacić. To są ogromne kwoty. No pani Kopacz pewnie premierem wtedy nie będzie, ale... A ktoś inny będzie to musiał za to się wstydzić, czerwienić. Więc jednym słowem, ta informacja powinna dojść do świadomości Polaków, co ona zrobiła, już będąc zaledwie niespełna miesiąc premierem. A o tym, co robiła, będąc przez 4 lata ministrem, no to oczywiście powinniśmy wiedzieć, bo ludzi nie po deklaracjach, ale po czynach się poznaje, po owocach ich poznacie, jak napisano. Pani... Więc jej owoce to są przecież znacznie dłuższe kolejki do specjalistów, to są znacznie droższe leki w większości wypadków, to wreszcie są likwidowane często szpitale. Panie pośle, a obawiał się pan efektu Ewy Kopacz, w tym sensie takiego pozytywnego, że odchodzi premier Tusk, którego Polacy generalnie mieli dość, no to nie ma nawet... Ludzie z Platformy mają tego świadomości, nawet wyborcy Platformy już mieli też premiera Tuska dość, a jednak no, przychodzi nowa osoba. To w Polsce tak się przyjęło, że dają wyborcy pewien kredyt zaufania. Nie obawiał się pan przed wyborami, że to jednak spowoduje, że to wahadło w stronę Platformy się jednak przekręci? Ja myślę, że ta zgoda, bo to, te sprawy się wiążą w mojej ocenie. Zgoda na tak drastycznie niekorzystne skutki zaostrzenia pakietu klimatyczno-energetycznego dla polskiej gospodarki, dla Polski, była związana z tym, że coś oni za to dostali. Co dostali, pytań? Co dostali poza synekurą dla Donalda Tuska, która zaspokaja jego próżność i daje mu możliwość korzystać z splendorów europejskich salonów i ogromne pieniądze na poziomie wynagrodzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Obamy, bo to są takie kwoty. Otóż daje im korzyść polityczną, doraźną, polegającą na tym, że mogą stworzyć wrażenie zmiany, że mogą pokazać, oto wielki triumfator Donald Tusk odchodzi w atmosferze chwały na ważną funkcję w Unii Europejskiej, a z drugiej strony nadchodzi nowy premier, nowy rząd, nowe rozdanie i jest okazja, by powiedzieć nową bajkę, bo nie chcę użyć delikatnego słowa, o Zielonej Wyspie. Ma być bliżej ludzi. Wszystko załatwimy, będzie świetnie, będą budowane autostrady, będzie żyło się lepiej, każdemu będzie lepiej. Krótko mówiąc, ludzie nie zdążą tego zweryfikować, sprawdzić, a po kilku latach to, że to wszystko się nie zostanie zrealizowane, to już będzie za późno. I chodzi o to, aby nie dopuścić do tego. I dlatego my powinniśmy te fakty przypominać. I to, co zrobiła pani premier Kopacz w ramach tej afery, moim zdaniem, zgody na pakiet klimatyczno-energetyczny w zamian za te korzyści, doraźne polityczne i korzyści osobiste Donalda Tuska, bo wszystko na to wskazuje, że tak było, to jest bardzo poważne podejrzenie takiej afery, a po drugie, by im ten zabieg się nie udał. Oczywiście, niestety, to się częściowo udało w tym sensie, że na pewno sondaże nieco skoczyły Platformy, bo część ludzi po prostu jest bardzo spragniona, niczym można powiedzieć, jak Kania Dżdżu, takich dobrych informacji. Chcę wierzyć za wszelką cenę, bo żyje się ludziom trudno i jak ktoś coś mówi tak miło, sympatycznie, to ludzie mówią, a może tym razem jednak dotrzymają słowa, ale my ich znamy, my wiemy, pan redaktor, ja jako polityk obserwując ich z bliska, ich działanie w szczegółach, że oni oszukują, tak jak w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego, tak sobie służby zdrowia oszukiwali, mówili, jak to będzie świetne, tak jak w sprawie Smoleńska, że metr pod ziemię była sprawa badana, i o rana przecież mówiła to pani premier, wiedzą, że to jest nieprawda. Więc krótko mówiąc, oni są specjalistami od mącenia, od manipulacji, od propagandy, a my musimy to pokazywać, dając też ludziom narzędzia, aby sami się mogli o tym przekonać. Nie muszą mnie wierzyć, że pakiet klimatyczno-energetyczny zaszkodzi polskiej gospodarki. Mogą przeliczyć sobie liczby, które są na tej stronie internetowej i sami się przekonają. Dla tych myślących to może być taka inspiracja, nawet dla tych, którzy do tej pory głosowali na Platformę. Panie pośle, co zrobić, żeby prawica zmobilizowała więcej ludzi, żeby zyskiwała poparcie? Bo niewątpliwie też to te wybory pokazały, że warto wspólnie działać. To niewątpliwie tu była premia za zjednoczenie, to nie ma wątpliwości. Natomiast no, co zrobić, żeby rządzić samodzielnie, no to potrzeba wam 40 parę procent głosów. Tak wynika no, z tej arytmetyki, z liczenia metodą Donta głosów potem do Sejmu. Czyli jeszcze trzeba by powiedzmy no, te 10% dołożyć przynajmniej, jak nie więcej. Z tą pewnością trzeba byłoby postarać się, jeśli Pan Bóg da szansę jeszcze raz mieć wpływ na rzeczywistość, aby zmienić sytuację medialną w Polsce, bo Telewizja Trwam, stąd też walczyłem z takim przekonaniem i wielu ludzi dobrej woli walczyło, Telewizja Trwam jest takim promyczkiem nadziei. Ale te polskie niezależne media, które pokazują świat inaczej niż te media głównego nurtu, powinny zostać wzmocnione, powinny stać się silniejsze, powinny docierać do coraz większej liczby ludzi, aby był ten pluralizm, który stanowi istotę demokracji, bo w przeciwnym razie może być znowu jakaś akcja propagandowa zrobiona, tak jak przed ostatnimi wyborami, która zachwieje wynikiem wyborczym. I tu jest istota też problemu. No a poza tym myślę, że oczywiście musimy przedstawiać też jasny, pozytywny program nadziei związany z tym, co chcemy zmienić w Polsce. Tylko tu jest kwestia
przebicia się oczywiście przez ten klosz mediów, które starają się zawsze gdzieś tam ukryć dobre propozycje, a koncentrują się na tym, co negatywne, na jakichś konfliktach, na kłótniach, nie dając szansy pokazania tych pozytywnych propozycji, czy to Solidarnej Polski, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy innych partii, które tworzą ten blok prawicowy. Mhm. Ale jest nadzieja, moim zdaniem. Połączenie, tworzenie bloku na prawicy było dowodem rozsądku wszystkich zainteresowanych. Ja podkreślam jeszcze raz, doceniam tutaj decyzję też Jarosława Kaczyńskiego i mojego środowiska i pana Jarosława Gowina, bo to jest pewien kompromis, trzeba było zawiesić różne osobiste jakieś plany, ambicje w imię wyższej, ważniejszej sprawy. Też i kompromisy zawrzeć, jeżeli chodzi o program, ale takie, które nie pozwalają nam zachować wierność tym naszym podstawowym ideałom, wartościom i planom co do potrzeby reformy państwa. Więc sądzę, że jeżeli będziemy konsekwentni, jeżeli nie będziemy się podkładać, jak w tej sprawie na przykład zrobili to posłowie, robiąc krzywdę, jako też bo dali mediom po prostu pożywkę dla wyolbrzymienia sprawy i nagłośnienia. No nie było to roztropne, co robili, powiedzmy sobie, delikatnie mówiąc, pod każdym względem. To jest szansa jednak na zwycięstwo, tylko musi być konsekwentni. Musimy przypominać też ludziom, bo ludzie niestety zapominają. Na przykład, no, to, co robiła pani minister zdrowia, pani Kopacz. Ona była ministrem. Ona wcześniej obiecywała, że będzie powszechny dostęp do szpitali, że będzie dużo szybciej, nie będzie kolejek. Trzeba przypominać, przywoływać jej słowa i zderzać z rzeczywistością. Gdyby za naszych rządów były kolejki od 5 rano pod szpitalami onkologicznymi, jestem przekonany, że tam TVN24 stałby od rana, pokazywałby tych ludzi, następnie jechałby do premiera i pytał go z bliżej na twarz, co pan na to, że ludzie przez pana umierają, tak? Robili takie numery za naszych czasów. A teraz nie ma tematu, temat nie istnieje. Na tym polega manipulacja. Panie pośle, mamy wybory parlamentarne za rok, przed nami wcześniej jeszcze wybory prezydenckie. Kandydatem ma być pan Andrzej Duda, tu prawicy. W tej chwili no, jego szanse nie wyglądają najlepiej. Jak pan ocenia? Co trzeba zrobić, żeby no, w tym przypadku, w tych wyborach prezydenckich no, powalczyć o wygraną? Bo w tej chwili, no, tak jak się słucha nawet tutaj komentatorów czy polityków z prawej strony, no, na razie panu eurodeputowanemu Andrzejowi Dudzie no, wielkich szans nie dają. Umowa koalicyjna, którą zawarliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, jasno wskazywała, że warunkiem, jeden z warunków porozumienia było to, że my rezygnujemy, jak Solidarna Polska czy Polska Razem, tak samo z wystawienia własnego kandydata w wyborach prezydenckich i że prawo to zachowuje sobie wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Skorzystali z tego, wskazali pana Andrzeja Dudę, to jeszcze ma być ostatecznie zatwierdzone, więc nie chcę się też definitywnie wypowiadać, dopóki nie będzie oficjalnego stanowiska gremiów partii, które mają ku temu kompetencje. Jeżeli tak będzie, to oczywiście będziemy wspierać pana Andrzeja Dudę. Ja mogę powiedzieć tyle, że Andrzej Duda znalazł się w polityce poniekąd za moją przyczyną, więc nie jest to polityk, którego bym nie znał. Doprowadziłem do powołania go jako wiceministra, był moim zastępcą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Potem przekonałem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, by zatrudnił go jako podsekretarza stanu, bo panowie się nie znali. Po prostu pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński zaproponował mi jedno miejsce w swojej kancelarii, kiedy przegraliśmy wybory, by mógł kontynuować działania przez jego kancelarię i wskazał, żebym wybrał osobę, która będzie godna współpracować z nim. Wskazałem właśnie Andrzeja Dudę, tak się panowie poznali. I to współpraca był początek, była owocna, dobra. Początek tej drogi, ona się wtedy, była intensywna współpraca, poznali się. I tak później z Jarosławem Kaczyńskim też poznał się Andrzej Duda. W pewnym momencie nasze drogi się rozeszły, ale nie zmienia to faktu, że jest to człowiek na pewno inteligentny, sprawny werbalnie, przynajmniej zawsze się odwołał publicznie do tych wartości, które są też mnie bliskie. Więc nie mam wątpliwości, że byłby lepszą dla Polski ofertą niż obecnie urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. I jeśli Prawo i Sprawiedliwość go zgłosi, wystarczająco czasu, zdaniem pana posła, że można jeszcze wypromować Andrzeja Dudę, żeby był rywalem, który może odebrać prezydenturę Komorowskiemu? Taka jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości i ja nie chcę wnikać w meandry tej decyzji. Ale czy czasu, różne osoby. No to już jest zadanie Prawa i Sprawiedliwości, a my w tym pomożemy, aby zrobić wszystko, co się da, by to się udało. Czasu rzeczywiście dużo nie ma, no ale jeśli takie będzie zadanie, taki wybór ostatecznie zostanie zatwierdzony, no to wszyscy się o to postaramy, by tak się stało. A czy się stanie?
Pani, no to jest już czas najpierw musimy się przygotować organizacyjnie do tych wyborów. Lepiej, żeby nie było problemów z liczeniem głosów, jak mamy teraz. Kto wie, czy te wybory w ogóle nie należałoby powtórzyć w aspekcie tych wyborów, przynajmniej sejmikowo-powiatowych, bo dochodzą do mnie do informacji naprawdę urągające wszelkim zasadom, jeżeli chodzi o te wyniki i liczenie. To są jakieś rzeczy naprawdę, aż nie chce mi się wierzyć, jeśli to by się potwierdziło. To rzeczywiście rodzi się problem w ogóle legalności tych wyborów. No właśnie, no zobaczymy. Jutro ma już Państwowa Komisja Wyborcza oficjalne dane podać i będziemy wtedy mądrzejsi o wiele faktów, będziemy mogli interpretować. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przy naszym gościem był pan Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski. I serdecznie polecam stronę. Reklamuję ją przy każdej okazji. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem, miłej nocy.